Cześć, mam z tej strony Adi i witam was w kolejnym materiale z gry Warframe. Dziś odwiedzimy Baro, który przebywa na saturnowym przekaźniku Kronia. I cóż tym razem ma dla nas Baro? Na samym początku widzimy znak Prisma Traxa. Później atak gorączki Prime, czyli obrażenia toksyczne do broni białej. Wysokie napięcie, czyli obrażenia elektryczne i szansa statusu do karabinów. Tetra Prisma, boja Stalkera, glyf Baro Katir. Wściekła kombinacja do broni białej miotanej. Zbroja kubrowa Katir. Skórka Prisma do Xyphosa, Sayandana Katir Raza, skórka Alphaeis do Quanty, diadem Katir Atmos dla naszego operatora, Greenlock Prisma, emblemat przywódca stada, ornament, skórka Elixis do Paracesisa, ozdoba Myśliwiec Rębacz, Decurion podwójny Prisma, karta Prex, naramienniki, nagolenniki, napierśnik Mulciber, replika tajemnej historii, ścieżka Fae Ephemera i oczywiście misja na pustynnego władcę Inarosa. A teraz kwestie zarobkowe, czyli co warto kupić, żeby sobie nieco zarobić. Na pewno atak gorączki Prime, jak również wysokie napięcie. Wysokie napięcie, jeżeli interesują was te pułapy platynowe, takie dużo niższe, można powiedzieć, z samego dołu, czyli 30-20 platyny, może nawet czasami do 50. Bronie, czyli Tetra Prisma, Greenlock Prisma i Decurion podwójny Prisma, jak najbardziej zawsze znajdą swoich nabywców, też możecie sobie kupić kilka sztuk i te niższe, ewentualnie średnie pułapy platynowe, 50-60 platyny, na nich zarobicie. Zawsze na jakieś pomniejsze wydatki. Jeżeli chodzi o zarobki, no ten bar nie rozpieszcza, ale miejmy nadzieję, że będzie lepiej. Za niedługo ten okonowy, za parę miesięcy tam będzie można się obłowić we wszystko. A wy na co czekaliście u Baro? Nie mieliście którejś broni, może jakiejś modyfikacji? Dajcie znać w komentarzach.